Good cop, bad cop. Bad cop. Chory psychicznie mężczyzna ginie podczas zatrzymania przez policję. Przedstawiciele społeczności bezdomnych w Los Angeles spotkali się z policjantami w proteście po tym, jak funkcjonariusze przyczynili się do śmierci bezdomnego 54-letniego mężczyzny. Popołudniem 24 maja policja interweniowała, ponieważ mężczyzna wspiął się na billboard i nie chciał zejść. Pojawił się nawet oddział SWAT z dużymi karabinami, które zdecydowanie wystraszyły mężczyznę. Świadkowie mówią, że 54-letni Okana zdjął koszulkę, dając znak, że się poddaje. Policja jednak nie pozwoliła osobom, które go znały, by próbowały go uspokoić. Wtedy jeden z policjantów trafił w niego paralizatorem. Mężczyzna upadł obok źle ustawionej poduszki powietrznej i zmarł w wyniku poniesionych obrażeń w szpitalu. Policja stara się dociec, czy sprawy mogłyby mieć inny przebieg. Policja twierdzi także, że wszyscy funkcjonariusze przechodzą intensywny trening dotyczący sposobów radzenia sobie z psychicznie chorymi.